Witajcie, witajcie. Tak na dzisiaj prezentuje się rozkład jazdy. Mamy tak naprawdę dwóch klientów z depozytem na G20. Także tych G20 mamy wybrane dla nich parę sztuk. Określone konkretne budżety, także zobaczymy, co nam się uda w tym budżecie kupić. Mamy też depozyt na taką A-klasę. Q3. I Volvo, choć Volvo raczej mało realistyczny budżet, ale podejść zawsze podejdziemy. Także rozkład jazdy na dzisiaj nie jest mały. Jutro będziemy jeszcze atakować dwa Jeepy Grand Cherokee. Oba w fajnej wersji wyposażenia Summit. Zobaczymy, za godzinkę pierwsze aukcje startują u nas. Cały dzień na aukcjach próbowaliśmy coś dla pana Jakuba ciekawego wylicytować. Niestety za każdym razem troszkę tego budżetu nam brakowało do zakupu. Finalnie nie wylicytowaliśmy nic, mimo podejść do 5 czy 6 samochodów. Podesłam na fajną X7 i pobieramy ten samochodzik na kup teraz w cenie 10 900. Także pochwalimy się wam zdjęciami w transporcie. Dlatego też, jak szukasz firmy po tej stronie oceanu, znajdującej się w samym centrum tego całego zamieszania, trafiłeś idealnie. Zapraszam do wpłacenia depozytu, podpisania z nami umowy i zajmiemy się poszukiwaniem wymarzonego egzemplarza. Obejrzymy, spakujemy w kontener i wyślemy do Europy. Dobry dzień, dobry. Dzisiaj po tej stronie wita się płeć żeńska. Z wami. Daniel na tą chwilę pojechał kręcić dla was nowy materiał na YouTube, więc na dniach możecie się spodziewać nowego materiału. W ogóle jest nam bardzo miło, że oglądacie nasze filmy, komentujecie, lajkujecie, subskrybujecie. Jest to dla nas miłe zaskoczenie, oby tak dalej. No a my dzisiaj mamy godzinkę 12:13 u nas i licytuję właśnie ja dla was samochody. Pozdrawiam pana Michała z Kolna. Udało mi się kupić dla niego BMW. Teraz za 6 minutek zaczyna się licytacja Audika SQ5. Osoby, które oglądają nasz kanał na YouTubie, na pewno kojarzą ten samochód, bo wzbudził spore zainteresowanie. Mamy na to chętnego klienta, więc trzymajcie kciuki, żeby okazało się, że mam złotą rączkę. A później mamy jeszcze wypatrzone parę aut dla klientów, którzy wpłacili depozyt. No i zobaczymy, co nam się dzisiaj uda kupić jeszcze do tego BMW w komplecie. Siemaneczko, witajcie przy czwartku. Pogoda się troszkę uspokoiła. Mieliśmy w nocy bardzo mocną burzę i ulewę. Jedziemy na koparcik. Mam dwa samochody do obejrzenia. Jednego Dodge'a popowodziowego. Chcemy zobaczyć, w jakim to jest stanie przed licytacją. Czy warto sobie zawracać głowę tym tematem, czy jednak odpuścić. Mam na to klienta, na takie oględziny i jedziemy obejrzeć jeden samochodzik, który mnie interesuje. Także widzimy się zapewne na placu. Pozdro. Gęsiaczki już też wyszły na drogę, się szwendają. Siemanko. Lecimy zobaczyć, co tam ciekawego słychać. Plac pęka w szwach. Zobaczcie, jaki dzisiaj ruch. Także
wbijamy raz, dwa i oglądamy, póki jeszcze pogoda daje radę. No, jak widzicie, dzisiaj młyn jest ogromny. Mają tak naprawdę co robić. Ostatnio za każdym razem, za którym jestem, jest po prostu full na placu. I się nie dziwię, że te oględziny później trwają tyle czasu. Ostatnio non stop pracujemy, kupujemy, wysyłamy, pakujemy, odbieramy z aukcji. Także wrzucę Wam zaraz parę tematów z ostatnich dni. Zobaczycie, co tam u nas się dzieje i jak to tam właśnie wygląda. A jak Ty potrzebujesz coś podobnego kupić, odzywaj się do nas na priv. Dzwoń na WhatsApp, pomożemy doradzić. 20 rocznik, Volvo XT40 w wersji Momentum. Wydaje mi się to całkiem przyjemnym samochodzikiem. Z tego względu, że nie jest to mocno rozbity wóz. Zwróćcie uwagę na uszkodzenie maski. Jest naprawdę niewielkie. No i w koło prezentuje się całkiem przyjemnie. Zwrócę tylko uwagę, co z tym tyłem, bo widziałem na aukcji, że gdzieś tam delikatnie dostał. Tak. Mamy uszkodzoną klapę razem ze zderzakiem. Otworzy się. Ok, klapę mamy elektryczną. I w środku zderzaczek. Spoko. Nawet chciało mi się. Okej. Tutaj mamy uszkodzenie tego błotnika. No to będzie do naprawy, także to nie jest, że tak powiem, duży deal. Tutaj mamy ten zderzaczek. Zaraz chętnie rzucę, w jakiej on jest kondycji, okiem. Obejrzę jeszcze tylko chwilkę w koła. No ale poza tym praktycznie nowy samochodzik. Mamy 7500 mil. Spróbujmy wystartować. Wersja z półskórką, pół materiał, jakiś garbage w schowku. Siema. Także tak się to nam prezentuje. Zaraz zrobię parę zdjęć i wyślemy dla zainteresowanego. 30 tysięcy mil, także fajny samochodzik. A jak ty szukasz podobnego Volviaczka? O proszę, jeszcze mamy jakiś głośniczek. Nie, silniczek ładnie pracuje. Bez zastrzeżeń. Robię zdjęcia, przesyłam i lecimy dalej. Mam takie niespodzianki. Też się trafiają. Uszkodzona felga. Uszkodzona oponka. I tutaj mimo, że nie widać nic strasznego, pod spodem widzę, że wepchnęło ten narożnik całkiem. Sami widzicie. Maska została uszkodzona tu i tu. No, dla dobrego fachowca problem to nie będzie. Nie każdy takiego u siebie ma i nie każdy ma ochotę naprawiać takie elementy. Dlatego nieraz stąd biorą się duże różnice przy naprawie takich samochodów, bo dla jednego starczy 5 tysięcy, bo ponaprawia takie rzeczy, a drugiemu nie starczy i nawet dwie dychy, bo będzie wszystko wymieniał na nowe w serwisie. I dlatego ciężko jest nieraz stwierdzić, ile ten samochód wyjdzie na gotowo, czy wyjdzie 5, 20 czy 25, bo od tego głównie zależy taka finalna wycena, czy naprawiamy, czy wymieniamy na nowe, na zamienniki, nie? To stąd się właśnie biorą różnice przy finalnych wycenach. Ale samochód fajny, bialutki, taki naprawdę zgrabny, mały suwik z napędem na 4. Uwaga również na lampę. Lampa jest. Co ciekawe, ma nawet całe uchwyciki. Klosz jest delikatnie porysowany, ale takie tematy. Ja to zazwyczaj poleruję i nie wymieniam. Weźmy jeszcze okiem do środka. Zderzek. No jeszcze naprawdę nie jest ostatni. Można by go śmiało wykorzystać, naprawić. Dokupić zaślepkę, jeśli jej tutaj nie będzie. I nie ma źle. Klapa jest elektryczna. Godziny kończymy. Pogoda naprawdę nie sprzyja, wieje, ale fakt faktem wytrzymało bez deszczu. Także lecimy dalej. Jutro pojedziemy na oględziny dwóch jeepów. Siema, siema. Fajna pogoda dzisiaj. Jesteśmy właśnie
tak naprawdę już przy samym terminalu za naszym załadunkowym z Chicago. Jedziemy obejrzeć dwa samochodziki, które tutaj czekają na kontenerek. Zobaczymy, co tam ciekawego kupiliśmy. Także za momencik pokażę Wam, jak to wygląda od środka, z takiego centrum wysyłkowego, że to tak nazwę. Tutaj u nas w Chicago. Kawałek drogi tutaj mam, bo tak naprawdę jestem bliżej South jak North. Czyli gdzieś tam półtora godzinki jechałem, żeby dojechać na miejsce. Ale że mam pilną sprawę do załatwienia tutaj na miejscu, to musiałem ten czas poświęcić. Także przy okazji dostaniecie, mi się wydaje się, że całkiem ciekawy materiał. Także witajcie na terminalu. Tak właśnie prezentuje się Jeep Grand Cherokee, który będzie płynął do naszego klienta. Niestety pechowo, ale się okazało, że ten biały, który jest również nas, jeszcze nie dotarł. Zapomniałem w sumie o to zapytać. Tak na pewniaka przyjechałem. No ale to obejrzymy jeszcze. Obejrzymy to jeszcze na dniach, także to nie jest jakiś duży problem. Będę tutaj jeszcze na saucie. Także tak to się nam właśnie prezentuje. Zajrzyjmy do środka. Zobaczmy. Bagażniczek. Chyba prądu nie ma. Tu mamy w środku. Mamy w środku zderzak. Zaraz złożę kanapę, żeby nie gniotło to nam foteli. Środek bardzo fajny. Możecie sami zobaczyć. Nie widać jakichś śladów zmęczenia, zniszczenia. Zderzak widzę, że jest uszkodzony, także gdzieś tam pewnie goła skorupa będzie potrzebna. Środek czysty, pachnący. Zawieszeniowo wygląda to całkiem przyjemnie. Maseczka do naprawy, ale to już rzeczy, które widzieliśmy. O, z tej strony ciasno. Może machę i zajrzymy. Kurczę. Dobra. Tak się nam to prezentuje pod maseczką. Także chłodniczki delikatnie do przeprostowania na kolanie. Nic tam wielkiego. Kawałek pasa przedniego. Graty powkładać i cała filozofia naprawy. Mamy lampę. Lampa jest calutka. Zaraz ten zderzak poprawię, bo denerwuje mnie, w jakim stanie to leży. Wystarczy złożyć kanapę i będzie to wyglądało dużo przyjemniej i na pewno nie uszkodzimy skór. Wiadomo, podłożyli tutaj dywanik, ale mimo wszystko można złożyć kanapę i tak naprawdę będzie to bez żadnych defektów. Dojedzie nam to do Europy i będzie fajnie. Miło i przyjemnie. Wystarczy chwilkę. Ze swojej strony, co mogłem, to pomogłem. Zderzak przełożyłem dywanikiem. Złożyłem fotele, żeby jednak to dodatkowo czegoś Ci tam nie uszkodziło w transporcie. Zderzaczek sobie leży bezpiecznie, kluczyk wisi. Tutaj naprawdę fajna wersja, masz złodziejkę. Masz jeszcze nawet jakąś jedną zapasową szpileczkę. Także całkiem spoczko. Także jak sami widzicie, tak to tutaj się odbywa. No, plac pęka w szwach, mają naprawdę co robić. Pakują na bieżąco i to naprawdę dużo, dużo samochodzików. A my wpadniemy jeszcze z innym dniem i obejrzymy tego białasa, którego mamy pokradzieżowego. Zobaczę, co tam w nim w trawie piszczy. Ładny samochodzik. Także naprawa będzie prosta i przyjemna. A my lecimy dalej. Jeszcze zajrzymy na Copart Chicago South. Pozdro. Witajcie z Copart South. Mamy trzy samochodziki, które dostały datę na obejrzenie, także rzucimy zaraz na nie okiem i pokażę Wam, co tam ciekawego my wytypowaliśmy na następny tydzień. Taka ósemeczka sobie stoi na wejściu jako odrzucona naprawa. Gruby dzwon, ale i takie temaciki niektórzy lubią. Tej Lexusa RX 450 w wersji Basic. Oglądamy takie autko. Ciekawy samochodzik, wersja hybrydowa, także mocno popularna na dzisiejsze czasy. Ludzie mocno idą w hybrydy.
nieduża Skoda, samochodzik z 19 roku, z całkiem rozsądnym jeszcze przebiegiem. Zobaczcie na stan wnętrza, skóry, wnętrze, można powiedzieć, jest nóweczka, dwa kluczyki, żadna kierownica, kamerki, wyświetlacz head-up, fajne już te nowe wnętrze. W tych Lexusach już naprawdę robi robotę. Pachnie jeszcze nóweczką. Z takich minusów według mnie, no to strzelony suficik, czyli sufit do regeneracji lub wymiany. No i fotele do zszycia. Tak standardowo gdzieś tam pasy będą do zrobienia. Oklejone wszystko, ranciki folią bezbarwną. Bardzo ładne oponki. Świetny samochodzik pod tym względem. Każdy dobrze w Stanach wie, że Japońcy są w cenie, bo te samochody jeżdżą i jeżdżą, nic się z nimi nie dzieje. Także być może ktoś z Was czegoś takiego szuka. Dobra, jedzie Mister Hałasować. Hałasuje nam tutaj od 20 minut, także musiałem chwilkę. Także tak to się prezentuje, sami zobaczcie, Skoda jest stosunkowo niewielka. Troszkę zabawy będzie dla blacharza, żeby poprawić te fartuchy. Ale poza tym jest spoko. Maska calutka, tak naprawdę zderzaczek, błotnik, drzwi do naprawy lub wymiany i parę elementów tutaj pod spodem. I może cieszymy się fajnym samochodzikiem. Ta strona jest w pożądalu, także ktoś z Was szuka czegoś podobnego, śmiało odzywajcie się, możemy przystąpić do licytacji tego lub podobnego samochodu. Odzywaj się na priv, na wyklepiemy to, czy przedzwoń na WhatsApp i będziemy się łapać i szukać czegoś takiego. Dostaliśmy przepustkę, także jedziemy jeszcze na sablocik, czyli taki plac dodatkowy. Mają dodatkowo takie place, na których już jak się nie mieszczą, dopychają auta tam. Także jedziemy na sablocik. To jest tak naprawdę chwileczka stąd. I zobaczymy, jak wyglądają dwa pozostałe autka, które mnie interesują. Niektóre rzeczy nie przestaną mnie zadziwiać. Zobaczcie, też tak usilnie chciał oderwać rejestrację, że zrobił dziurę w klapie. No tragedia. Całkiem przyzwoite Camry. Jak ktoś szuka czegoś takiego, rzućcie sobie numerek. No ruch jest 32 rok, ich strójeczka w X-Drive 3.0i, czyli dwulitrowa benzynka. Świeży samochodzik z uszkodzeniem tyłu. Rzućmy sobie okiem. Może tak przyjdziemy od tyłu do przodu, albo od przodu do tyłu. Tak naprawdę moje osobiście ulubione wnętrze, czerwone. Nie wiem, jak Wam takie wnętrza się podobają. Dajcie znać w komentarzu. Lubicie takie bordowe, czerwone wnętrza? Czy jednak dla Was niekoniecznie się dają? Czy wolicie klasycznie czerwone? Naprawdę praktycznie nowy samochodzik. No ta roleta mogłaby leżeć w bagażniku. Klasyczny boberek. Lubię te nowe przody. Fajnie wygląda. No dobra, to skupmy się teraz, co tam się uszkodziło, bo jakiejś tragedii nie ma według mnie, ale to niech każdy oceni po swojemu. Szczelinę mamy już ściągniętą, także to wszystko będzie musiało trafić do blacharza. Klapa się otwiera. Zajrzyjmy do środka.
jeśli ktoś lubi blacharki, to temat dla niego. To będzie kupić zdrową ćwiarteczkę i wjechać. Poprawiłem delikatnie tylną roletkę. Ale dzisiaj młyn na placu. Także tak to wygląda. Samochód świeżynka, więc zobaczmy, czy odpalimy. Tak, odpaliliśmy. 11 tysięcy mil. Wyłączę tylko nawiew. Miałem chwilowego laga mózgu, co już i tak bywa. Uszkodził się prawdopodobnie sterownik, czy się włączy? Pewnie się uszkodził sterownik od tego modułu, stąd też nie mamy śladów życia. Ładny. No to jest praktycznie nowy samochodzik, także nie ma tutaj co szukać. Zajrzyjmy jeszcze pod maseczkę. Klasycznie jak to w BMW. Dwa razy. Także z przodu nie mamy do czego szukać, bo główne obrażenia są z tyłu. Także tak to się prezentuje. Jak ktoś z Was szuka takiej BMW-czki, śmiało możemy pomóc z podobnym tematem. Tutaj możecie sobie wrzucić numerek, to znajdziecie ten samochodzik. Tak naprawdę drzwi, troszkę zawieszenia i ćwiarteczka z klapą, zderzaczkiem, lampą. Może jakiś moduł, no ale obrażenia tyłu są całkiem przyjemne. Jeśli ktoś ma ogarniętego blacharza, z takim tematem on sobie bez problemu poradzi. Loader podrzucił nam właśnie Mercedesika. Idziemy rzucić okiem na Mercedesa. Wiem, co nam rzuci. Tutaj go nam rzuci. Okej. Możemy sobie rzucić teraz okiem na tą gwiazdę. ...2020 rok, Mercedes GLE 350 w Formatiku. Ale w błocie mi postawił. A ja tu nowe Adidaski ubrałem. No nic. Widzicie dla Was, jak widzowie się poświęcam? Także okażcie trochę wsparcia, polubcie filmik, zostawcie subskrypcję, udostępnijcie jak możecie. Niech ten materiał trafi do szerszego grona. A tymczasem ja zaraz rzucę okiem, co w tym bocznym uderzeniu ucierpiało. No. Lekko bananowy, ale to zaraz ocenimy. Tak to właśnie wygląda od tej strony głównej uderzenia. Jak ktoś lubi tematy dla blacharzy, może śmiało próbować. Nagłośnienie Burmeistera. Grzane fotele. Już nowy froncik. Plastikowa skóra na fotelach. Nie oszukujmy się, to już jest plastikowa krowa. Okej, zakleję. Tak jak było. Także to mam. Dobra, rzućmy okiem. Pas tak standardowo strzelony przy kurtynce. Rzućmy okiem, jak to wygląda. No, design nowych Mercedesów ma swoich zwolenników. No, ma też jednak dużo osób, które jednak niekoniecznie lubią te nowe wnętrza. Ja osobiście uwielbiam. No, pali.
zobaczymy. Też wyłączmy nawiew. Tak to się prezentuje z tyłu. Mamy trochę jakichś tam rzeczy z wypadku. Komplet dywaników i uciętą kurtynę. Nie wiem czemu, ale założyłem, że w Chicago zazwyczaj jednak te kurtyny obcinają. Także ktoś lubi temat blacharki, dwoje drzwi, kurtynka i jakaś ćwiareczka i można taki samochód naprawiać. Dla każdego coś dobrego. Moi drodzy, tym właśnie pozytywnym akcentem oględzinami Mercedesa GLE kończymy materiał. Mamy 16:15, ja zmierzam do domu, zostało mi jeszcze 2 godzinki, także jeszcze kawałek drogi przede mną. A Wam dziękuję za pozytywny odbiór poprzednich materiałów. Dzięki bardzo za te 300 parę subskrypcji na kanale. Jak to się mówi, lecimy po złoto, także jest to dopiero początek, rozkręcamy się. Będziemy wrzucać tego więcej, częściej. Zapraszam na nasze inne social media, na TikToka, bo sporo tych TikToków wrzucamy. Też widzę, że Wam się podobają. Zapraszam na Instagrama. No i widzimy się w kolejnych produkcjach. Zostaw łapkę, suba, udostępnij materiał. Pozdrawiam. Siema.